Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tym razem przy frontonie budynku chciałem Państwu zademonstrować rośliny, które zdobią tą przestrzeń przez cały okres od późnej wiosny, a więc końca maja do października. Tymi roślinami, oprócz kwitnących tutaj pelargonii, o których jeszcze będzie za chwilę mowa, na pierwszy plan niewątpliwie wysuwają się takie rośliny jak fikus tępy w swojej oczywiście formie ze splątanym pniem, liczący sobie prawie 60 lat. Aż trudno uwierzyć, że taka roślina może w tak płytkiej donicy być eksponowana i doskonale się czuć. Warunek jeden, czas zimy. Te rośliny pochodzą z klimatu zwrotnikowego, a w zasadzie praktycznie monsunowego, zbliżonego do równikowego i muszą na czas zimy trafić do pomieszczeń o temperaturze stabilnej, ale nie wyższej od plus 10, maksymalnie plus 12 stopni. Zatem oranżeria, czyli tak zwany okrót zimowy, to jest ich miejsce. Proszę pamiętać, że wszystkie rośliny strefy gorącej, które do nas trafiają, a większość roślin doniczkowych to rośliny tamtej strefy, w swoich naturalnych warunkach mają naświetlenie równomierne, około 12 godzin światła zawsze, czy to zima, czy lato. Zmienia się tylko ilość nawilżenia. W naszych warunkach zima to czas krótkiego dnia, zatem one muszą w niskiej temperaturze odpoczywać. W sąsiedztwie mamy roślinę, która kojarzy nam się z tak zwaną chińską różą, a więc ketmia. Przy czym to jest ketmia syryjska, hibiscus syriacus, który może być uprawiany w gruncie, ale także w donicy, lecz na czas zimy, gdyby miał w tym miejscu stać, musiałaby być ta donica mocno ocieplona, na przykład w pojemniku styropianowym. Szczególnym ciekawym akcentem w zestawie tych roślin niewątpliwie jest szczawik Depego, trójlistna koniczynka, jak często o niej mówimy, to jest roślina bulwiasta, bo z bulwki ją się rozmnaża, ale jest urokliwa w swojej zarówno barwie, niedoścignionej w tonacji burgundu i tych kwiatach. Jeżeli jest regularnie zasilana nawozem z helatami, a więc takim nawozem do regularnego podlewania codziennie, to nawet trudno nazwać, że to jest nawóz, ale to są czynniki, które blokują nadmiar wapnia. Wtedy ta roślina zawsze będzie tak efektownie się prezentowała. Często ją uprawiamy na parapecie wschodniego okna przez cały rok w mieszkaniu, natomiast rzadko na zewnątrz, a ta roślina doskonale się sprawdza w takim półcienistym miejscu i w tym przypadku dodaje szczególnego szyku tej ekspozycji. Z roślin pozostałych niewątpliwie na uwagę zasługują te pelargonie, powszechnie uprawiane rośliny. Ten akcent bieli, który Państwo widzą, to jest niezmordowana w swoim kwitnieniu od wiosny, nawet wczesnej wiosny, do ostatniego okresu późnej jesieni wilczomylecz Diamond Frost. Oczywiście hybrydowa roślina pochodząca z północnej Ameryki, lecz sprawdzająca się jako taki delikatny, wręcz subtelny, ażurowy akcent bieli w tonacji tej odmiany czerwieni pelargonii angielskiej. Ta kompozycja została zaaranżowana 2 lata temu, natomiast Diamond Frost jest regularnie podcinany, podobnie jak pelargonia, na czas zimy i przetrzymywany, jak wcześniej wymienione rośliny w oranżerii, czyli w tak zwanym zimowym ogrodzie. Zatem jeżeli Państwo mają doskonałą odmianę jakiejkolwiek pelargonii, czy bluszczolistnej, czy odmiany angielskiej, można potraktować je jako matecznik, który pozwoli nam po pierwsze po okresie kwitnienia pozyskać nowe sadzonki, które również muszą przezimować, nasadzane w tak zwanym zimowym ogrodzie, a roślina mateczna przynajmniej przez 2-3 lata będzie korygowana przez to cięcie, krępa, coraz bardziej efektowna w swoim zwartym pokroju, ale też intensywnie kwitnąca, pod jednym warunkiem, że regularnie będziemy zasilać ją nawozami. Myślę, że wszyscy Państwo o tym doskonale wiedzą. Jak należy pielęgnować pelargonie, ale rzadko mówimy o tym, że można je przetrzymywać przez zimę
tylko w przeszklonym pomieszczeniu o temperaturze nie wyższej od plus 10, maksymalnie plus 12 stopni. Przed chwilą prezentowałem Państwu pelargonię angielską. Tutaj mamy bluszczolistną, pyszniącą się delikatnymi kwiatami. W tej aranżacji wygląda ona tym ciekawiej, że oprawą jej, zarówno dołem, jak i w części tego muru, jest Parthenocissus quinctifolia, a więc pięciolistny w tej odmianie egzemplarz tak zwanego dzikiego wina. Zwrócą Państwo uwagę na barwy jesieni. Z tego względu warto często tę roślinę wykorzystywać jako dodatkową aranżację pionowych części, które mogą być zawsze efektowne w ciągu sezonu, kiedy pokryją się zielenią i pięknymi w kształcie liśćmi, a jesienią tym kolorytem czerwieni. Ta roślina dostarcza też bardzo cennych nie dla ludzi owoców. Tutaj widzimy lekko już podwiętnięte, ale proszę popatrzeć, tutaj mamy jeszcze niedojrzałe. Te dojrzałe są doskonałym pokarmem dla ptactwa w zimie. I proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Często myślimy, że roślina, która płoży się przy murze, jest w stanie uszkodzić ten mur. Jeżeli jest to jednolita powierzchnia, gładka czy nawet chropowata, ale nie popękana, proszę naprawdę o to się nie obawiać. Nie jest prawdą, że utrzymuje wilgoć. Proszę pamiętać, że ta roślina czerpie z powietrza higroskopijnie również wilgoć, a zwłaszcza, że mamy ciepłe lata, to tym bardziej. Ona osusza tą ścianę, nawet przy obfitych deszczach naprawdę jest czynnikiem osuszającym, a nie przeciwdziałającym. Również nie uszkadza fundamentu, jak często sądzimy. Tutaj oczywiście są dość pokaźne sploty. Niejednokrotnie takie rośliny są w stanie przetrwać po kilkadziesiąt lat przy dobrze skonstruowanej budowli, będąc cały czas jej przepiękną dekoracją. Zwłaszcza jesienią możemy podziwiać przepiękne barwy. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na kształt, ale na tonację czerwieni, żółci, pomarańczu. No i oczywiście w kontraście z zielenią wygląda to wspaniale. Może być oczywiście kontrolowana. W tym przypadku, kiedy już sięga zwieńczenia dachu, powinna być regularnie podcinana. I o tym też należy pamiętać. Więc możemy faktycznie, tworząc podpory dla takich roślin intensywnie przerastających, bo przyrosty roczne tej rośliny czasami sięgają nawet 3 metrów. O tym warto pamiętać, ale to możemy poskromić. Zasada generalna jest taka, że jak sadzimy młodą roślinę, to przyrosty roczne powinniśmy skracać minimum o 1/3. Wtedy ona na szerokość się efektowniej rozrasta, no i dodaje tego szczególnego kolorytu swoim liściom, które się powiększają. Podobnie jak owoce tego pnącza, również na pierwszym planie występujące rośliny dzielżany dostarczają bardzo cennego pokarmu dla ptactwa. Szczególnie szczygły zimą lubią odwiedzać taką rabatę. Powinniśmy po okresie kwitnienia ścinać te pędy, ale z uwagi na to, że one stanowią pokarm dla ptactwa, radziłbym Państwu wszelkie nasadzenia kompozycyjne, które mają właśnie nasiona, pozostawić po to, żeby fruwające ozdoby w okresie zimy w postaci różnych gatunków ptactwa miały się czym posilać. Tu widzą Państwo część kwiatów przekwitłych, prawdopodobnie były nadłamane, ale te zostawiono świadomie po to, żeby stanowiły pokarm dla ptactwa w okresie zimy. Zatem, jeżeli będziemy przycinać, to radziłbym tego typu zestawy kompozycyjne roślin obficie kwitnące pozostawić na czas zimy i dopiero na wiosnę, wczesną wiosną, skrócić je znacznie, czyli praktycznie tuż przy samej ziemi, po to, żeby nowe pędy dopiero wybujały i znów zakwitły tak efektownie. Kasztan jadalny w naszych ogrodach to nieczęste zjawisko. Ten egzemplarz liczący sobie blisko 45 lat, jak okazuje się, doskonale w tych warunkach sprawdza się, o czym świadczą charakterystyczne tak zwane morony, a więc
owoce zamknięte w tych kulistych owocostanach. Śląsk widocznie ma szczególny mikroklimat, skoro w Reptach Śląskich możemy podziwiać kasztan liczący sobie ponad 500 lat i w obwodzie właśnie 10 metrów liczący. W tej chwili będą przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, które postaramy się Państwu również pokazać. Przypomnę, że nie należy mylić z kasztanowcem. Dziś Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.